A więc tak. Dawno, dawno temu była sobie wioska, otoczona wielką, ciemną puszczą. Wszyscy bali się do niej wchodzić. Każde dziecko słyszało legendy o strasznych stworach zamieszkujących las, jak pumy, lwy i niedźwiedzie. A w jamach na zboczach gór mieszkały smoki. Pewnego dnia zaczęły krążyć legendy o skarbach ukrytych w wąwozach. Wielu śmiałków skuszonych nagrodą pojawiło się w wiosce, aby wziąć udział w poszukiwaniach. Wiesz, co się stało potem, prawda? Szukali drogi pośród wielkich skał i ścian wysokich do samego nieba. Jak okiem sięgnąć, rosły ogromne, wielkie drzewa. Które zaczęły zmieniać kolor. Tak, tak. Bo to był magiczny las. Pełny ukrytych zakamarków i tajnych przejść. A oni podróżowali coraz głębiej i głębiej i głębiej, aż w końcu naprawdę się skupili. I byli zdani już tylko na siebie. Znaleźli rzekę, której nie wolno było dotknąć, bo jedna jej kropla mogła zamienić wędrowca w kamień. A oni wiedzieli, że muszą się spieszyć. Niebezpiecznie było zostać samemu w lesie po zmroku. Wszyscy wędrowcy, którzy powrócili do wioski, byli witani z honorami godnymi króla. Nikt nie wrócił z pustymi rękami. I zgodnie twierdzili, że to był najfajniejszy dzień w ich życiu. Obiecali nikomu więcej nie mówić o lesie i o ukrytym w nim skarbie. Koniec.
To była fajna historia, prawda? Może powinniśmy powtórzyć ją za rok?